A teraz będzie modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Najpierw proszę, żeby kobiety uklękły. A mężczyźni kładą swoje dłonie na ramieniu kobiet. Nie na głowie, nie na plecach, tylko na ramieniu. Przy okazji widać, ilu jest mężczyzn i naprawdę jest niezła liczba pokaźna. Całkiem nieźle jest z mężczyznami. Teraz będzie modlitwa więc za uzdrowienie wewnętrzne naszych sióstr, jeżeli też jest przy tobie twoja żona, czy córka, czy mama, może babcia, to oczywiście też jak najbardziej, tym bardziej się gorliwie módl za swoją najbliższą osobę. I proszę, żebyśmy właśnie my jako mężczyźni modlili się przestawiennictwo Matki Bożej, najpiękniejszej z kobiet. I proszę, żeby ta modlitwa była głośna, żeby modlić się głośno w intencji osób, kobiet, za którymi teraz wstawiasz się. Nie wszystkie kobiety są teraz omodlane wprost przez mężczyzn, ale my, kapłani, też teraz wyciągamy nad wami swoje dłonie i modlimy się za całe to zgromadzenie. I wszystkich, którzy będą przez internet też duchowo się z nami łączyć, osłuchując, oglądając to spotkanie. Panie Jezu Chryste, prosimy o uzdrowienie naszych sióstr. Prosimy, aby doświadczyły łaski uzdrowienia wewnętrznego. Haria salia ferio selia ferio 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 Silifai maleheloi farabetoloi Adonai 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 Santeri fai maloi, fai maloi aliare. Santiri fai malea vola shale. E sonte Maria. E Santa Maria, e Santa Maria. Alla la 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 re shalameli foi. Adonai besai meli faraloi, faraloi. Ari alalai, halalai, haralai. Ari ali ale hele, ali ale le 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 le. E Santa Maria veri foi, ma la 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 la. Ari avere soloi. Adonai, 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 ali avere foi. Santa Maria, 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 Maria. Ele filmo faria soloi. Przy Duchu Święty, przez dotknienie również. Teraz wiele kobiet ma spoczynek. Przyjdź, Duchu Święty, bo Duch Święty przychodzi do ciebie. Duch Święty cię uzdrawia. Adonai, Bachala Chadia, Es Santa Maria, Fomer Chadia, Es Shalach Alachala, Erio Shalam Achadia, Selo Chonochele, Adonai, Bechadia. Pan uzdrawia twoje zranienia, które masz od poczęcia, które masz, a które są związane z dzieciństwem, które są związane z relacją z bliskimi, w rodzinie, w małżeństwie. Pan uzdrawia ciebie z nerwicy, z lęków, z autoagresji. Pan uzdrawia ciebie z bulimi. Pan uzdrawia ciebie z nieprzebaczenia swoim bliskim, nie przebaczenia sobie samej, sobie samej. A pasztychy tych, a taś. Nie bój się daru łez, nie bój się też radości, która jest związana z uzdrowieniem. Nie bój się spoczynku w Duchu Świętym. Nie bój się doświadczenia ciepła, które ogarnia całe twoje ciało i twoje serce. Nie bój się, to jest od Pana. To nie jest twoje, to nie jest nic złego, w tym nie ma. To jest ciepło miłości Chrystusa. A pasztochy ty jasz. Pan uzdrawia ciebie, Tereso. Pan uzdrawia ciebie, Aniu. Pan uzdrawia ciebie, Magdaleno. Pan uzdrawia ciebie, Glorio. Pan uzdrawia ciebie, Klaudio. Pan uzdrawia ciebie, Oliwio. Pan uzdrawia ciebie, Wiesławo. Pan uzdrawia ciebie, Wiktorio. Pan uzdrawia ciebie, Beato.
Pan uzdrawia ciebie. Pan uzdrawia ciebie, Cecylio. Kamaticha, Shachamai, Hadasilitele. Pan uzdrawia ciebie, Małgorzato. Hamel Hadi, Alafaya, Masho, Hadaya Hali, Adonai Hadia. Alachali, Pan uzdrawia ciebie z choroby wieńcowej. Pan uzdrawia ciebie ze schizofrenii. Pan uzdrawia ciebie z silnych wybuchów, z agresji, złości. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. A teraz mężczyźni klękają. Kobiety teraz kładą swoje dłonie na ramionach mężczyzn. Chyba, że jest to twoja żona, to żona może położyć rękę na głowie, na twojej głowie. Ma okazję położyć rękę na głowie twojej. Ale to wszystko oczywiście ma być z miłości, ta modlitwa żon też za mężów, mężów swoich, czy matek za swoich synów. I teraz głośna też modlitwa w indycji uzdrowienia. Mężczyźni się modlą. Niestety trzeba powiedzieć, że kobiet jest zdecydowana większość jednak. Więc proszę, módlcie się teraz za mężczyzn, za swoich braci. O uzdrowienie wewnętrzne, przypominam, taka jest intencja. Karia salemenoj, Santa Maria vele shala vela shalia faria. Erifai malehe shai Maria dole salehe noi. Adonai, 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 Adonai. Erifai maloi. E Santa Maria le sel nomer aloi amelache noi. Ala Maria Santa Erifai maloi far maloi far maloi. Ala shalametai mele sholai. Inefai manochenai. Prosimy Cię o łaskę uzdrowienia mężczyzn, Panie, wszystkich naszych braci. Echenej, alia ojców, alia synów, karia velehenej, amel aleshalaj, alia. Uzdrowiej wszystkich braci kapłanów, karia senehenoj, alochalej, 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 maria, ametole faranoj. Pan uzdrawia Ciebie, Antoni, Pan uzdrawia Ciebie, Tomaszu, Pan uzdrawia Ciebie, Zygmuncie, Pan uzdrawia ciebie, Edku, Pan uzdrawia ciebie, Pan uzdrawia ciebie, Stefanie, Keszto halab hatil halashala, Szymonie, Pan cię uzdrawia, Kolemech dias, Itifol hedias, Sylifitusta lachani, Allahandaja, Halahalajasz, Allafituli, Rafale, Pan cię uzdrawia, Kolechidi, Romanie, Alishu chapal, chitilu cha, chamachatil chadias. Iriori, arei, halei, halei, halei. Panie, zdaje mężczyznom łaskę przebaczania, przebaczania wszystkim, przebaczania kobietom, przebaczania swoim ojcom, przebaczania swoim wujkom, braciom. Kierichunushtek, adchanaj, alei, halei. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu poczęta. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Święty Józefie. Święty Janie Pawle II. Święty Maksymilianie. A teraz zaśpiewajmy, dziękując Panu, co doświadczyliśmy, doświadczamy. Potem będzie jeszcze modlitwa uzdrowienia, wylanie Ducha Świętego. Także trwajmy jeszcze do końca, mimo że jest niestety zimno, ale przynajmniej nie pada. Także chwyćmy się za dłonie, podnieśmy dłonie wysoko. My, o Panie, Panie nasz.
kocham Cię. Ufam Ci, mój Jezu, kocham Cię, kocham Cię. Panie, 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 Pan
Teraz będzie jeszcze modlitwa o uzdrowienie fizyczne, no i dobieramy się w trójki modlitewne. Sprawdzona, dobra metoda o uzdrowienie fizyczne. W trójki, najlepiej w trójki. Już powinniście się znać, a jeżeli nie, no to też zapytajcie się o imię, o skąd jesteś, bracie, siostro. Widzę, że jakaś nowa twarz, więc możesz powiedzieć to tak. Widzę, że jesteś nowa czy nowy. Jak się czujesz tutaj? Czy zimno ci jest? Czy zmokłeś, zmokłaś? Czy masz już dosyć? Chcesz wracać już? Jak najszybciej w autokarze. Jak najszybciej w domu. I teraz zapytaj się, o co mam prosić Pana Jezusa i Maryję? Jaką masz intencję? Główna intencja to jest uzdrowienie fizyczne oczywiście, ale też możemy w tej modlitwie, w tych trójkach modlitewnych powiedzieć jeszcze inne swoje intencje, które mamy, macie. Dobrze, i teraz już się modlimy. Teraz jeden za drugiego w tych trójkach modlimy się, ale modlimy się na głos swoimi słowami. Ktoś może się modlić w językach, ktoś może nawet mówić zdrowaś Mario w intencji, w tych intencjach tych osób, którymi jesteś w tej trójce modlitewnej. Także chodzi o to, żeby to była prosta modlitwa, ale gorąca, gorliwa. Nie chodzi o to, żeby to była jakaś szczególnie rozbudowana modlitwa, żeby nie było tak, że już na końcu nie wiadomo, co się mówiło na początku modlitwy. Więc teraz wołajmy, wołaj. Aria shari ali alehela maria soloi. Aria lele fala metolo shalei. Isale metoi maralai 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 maralai. Aria serio foloi. Isaria faria fare isaria saria. Aria lele 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 lele. Aria le 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 aria seria faria seria 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 aria feria le 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 aria faria seria seria erio feria seria melo le 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 e santa maria verio seria melashalai Adonai Mario folai Maria foloi Aria lele 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 lalai lalalalalalai E Santa Maria verio 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 Prosimy pokornie Boże w Trójcy Jedyny przez serce Maryi, świętego Ojca Pio, przez święte dzieci z Fatimy uzdrawiaj nasze chore ciała, które są Twoją świątynią, Panie. Uzdrawiaj naszych bliskich, którzy są w domach. Tych, którzy będą nas słuchali, oglądali. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na ciężkie choroby, nieuleczalne, którzy od wielu lat się leczą. Uzdrawiaj tych, którzy chorują właśnie szczególnie na choroby nowotworowe, na tych, którzy cierpią ból z powodu tych chorób nowotworowych, którzy cierpią
cierpią z powodu różnych nowotworów w różnych miejscach ciała. Proszę Cię, prosimy Cię, Panie, uzdrawiaj Twoje dzieci. Już teraz ukazuj moc swojej miłości miłosiernej. Ukazuj, że Ty jesteś Panem, że Ty pokonałeś na krzyżu nie tylko grzech, szatana i śmierć, ale także wszelkie choroby, słabości. Właśnie Twoja moc uzdrowienia się objawi, Panie, dzisiaj też. I nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie z okazji stulecia objawienia Matki Twojej, Fatimie, czwartego objawienia, 19 sierpnia, które miało miejsce. Panie, proszę, tak jak Maryja powiedziała Łucji, że niektórzy będą uzdrowieni do końca roku. My wierzymy też, że przez tę modlitwę będziemy uzdrawiani teraz i w najbliższym czasie, do końca roku, i kiedy Ty chcesz i kiedy Maryja będzie chciała. Ufamy, dziękujemy za wszystko. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. Pan uzdrawia, więc wiele osób, które chorują na choroby nowotworowe, nowotwory złośliwe i niezłośliwe, na białaczkę, na chorobę stwardnienia rozsianego, na arytmię serca, na bóle serca, na różne problemy związane z krążeniem, z oddychaniem, z tarczycą, choroby płuc, choroby nerek, choroby związane z żołądkiem, z wątrobą, z jelitami. Pan uzdrawia też wszystkie sprawy. Pan uzdrawia osoby, które mają problemy i bóle głowy, właśnie częste bóle głowy, osoby, które miały udar ciała, szczególnie głowy. Pan uzdrawia osoby, które miały udar lewostronny teraz, dotyka te osoby, które miały ten udar z lewej strony. Pan uzdrawia również i umacnia te osoby, które miały udar prawostronny i te, które miały udar całego ciała, paraliż całego ciała. I Pan uzdrawia osoby, które miały zawał w tym roku. I Pan uzdrawia też mężczyznę, który miał zawał trzy razy już. Kieriosz. Pan uzdrawia osoby, które noszą bypassy, które miały operacje na sercu. Pan uzdrawia osoby, które utraciły jedną nerkę. Miały operację wycięcia chorej nerki. Pan umacnia tą nerkę, którą masz, jedyną, która ci pozostała. Umacnia, uzdrawia. Szelepecha dijaś. Pan uzdrawia twoje żyły. Tak, Piotrze, Pan uzdrawia twoje żyły. Alafelche dijas. Romualdzie, Pan uzdrawia twoje stawy. Kepaś czuchy tisze lachin. Alashal hamato lafaja szelepchni. Syni falashali. Sebastianie, Pan uzdrawia twój kręgosłup, Pan uzdrawia twoje plecy, Pan uzdrawia twoje ramiona. Twoje ramiona, które masz takie wykrzywione, kręgosłup, który masz też wykrzywiony pod wpływem różnych zgrubień na ramionach, na kręgosłupie. Pan uzdrawia ciebie z padaczki, Pan uzdrawia ciebie z cukrzycy. Pan uzdrawia ciebie z niepłodności. A ja fej holopysztaj, enefiro fala metoloj, Adonaj meria fola beloj, ala bele szalej. Teraz wiele osób będzie miało spoczynek w Duchu Świętym, spoczynek związany z uzdrowieniem fizycznym. Szala berias, szala betylia. Przyjdź Duchu Święty. Eria szala beria. Przyjdź Duchu Święty. Aria Syria, przyjdź Duchu Święty. Eria, fala, szala betolo, adola, hala, hala, szala, adonaj, beria, sol, chania, isyjasz. Basiu, Pan też uzdrowił teraz Twoje chore ciało z nowotworu piersi, węzłów chłonnych, nowotworu skóry. Apasza, chenej, chanisz. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mario, Królowo naszych serc. A teraz sobie też podziękujcie wzajemnie za tę modlitwę. I uczyńcie znak krzyża na swoim czole.
wzajemnie. Znaczy na czole swojego brata, siostry.